Witajcie w miasteczku pięknym jak Eden. Tak pisał o chodzieży współczesny prozaik polski Tadeusz Siejak. Ja nazywam się Bogdan Magdziarz. Pełnię funkcję zastępcy dyrektora. Z wykształcenia jestem matematykiem i informatykiem. Ukończyłem Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pragnę bardzo gorąco powitać Was, drodzy uczniowie, także Waszych rodziców, nauczycieli i równie serdecznie Waszych wychowawców. Znajdujemy się w zespole prywatnych szkół w Chodzieży. Szkole, która swym pięknem i atrakcyjnością nie ustępuje samemu miastu. Szkołę naszą można łatwo odnaleźć, gdyż jest bardzo dogodnie położona. Zaledwie 150 metrów od rynku i około 7 minut pieszo od dworca autobusowego i kolejowego. Tak nawiasem mówiąc, jest to fantastyczne miejsce, z którym warto związać swoje życie. Wspaniali ludzie i niepowtarzalna, wręcz rodzinna atmosfera. Drodzy uczniowie, szanowni państwo, życie każdego człowieka wymusza podejmowanie szeregu decyzji. Tak naprawdę musimy je podejmować każdego dnia. Od tych wydawałoby się banalnych, jak chociażby dylemat, co na siebie dzisiaj włożę, przez te nieco istotniejsze, czy w miejsce marsowej miny obdaruję kogoś dziś pięknym uśmiechem, a kiedy spotkam kogoś potrzebującego, czy zachowam się obojętnie, czy może jednak wyciągnę do niego pomocną dłoń? Aż po wybory bardziej złożone, zwłaszcza te dotyczące naszej przyszłości, dotyczące rzeczy tak istotnych jak miejsce i kierunek kształcenia. Rozumiemy, drodzy rodzice, że powierzając nam swoje dzieci, oczekujecie od nas zrozumienia, obiektywizmu, profesjonalizmu, a przede wszystkim życzliwości. W tych jakże trudnych i wymagających czasach, pełnych niespodziewanych wyzwań, w codziennym zagonieniu szukacie szkoły bezpiecznej, która wniknie w sytuację życiową waszego dziecka, stwarzając najlepsze warunki dla jego rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że to wszystko właśnie tutaj odnajdziecie. Jeżeli bowiem można mówić o szkole jako drugim domu, to w takim miejscu się właśnie znajdujemy. Ci, którzy się tutaj kształcą, doskonale o tym wiedzą. Warto podkreślić, że wybór tej szkoły uczyniło swoim już kilka tysięcy uczniów szkół dla młodzieży, ale także słuchaczy szkół dla dorosłych. Może czas, aby zespół prywatnych szkół w Chodzieży stał się również Twoją szkołą?
Jednym z podstawowych pytań, jakie należy zadać, wybierając szkołę, jest pytanie, kto kieruje szkołą, w której planuje spędzić kilka najbliższych lat swojego życia? To właśnie od osoby dyrektora zależą bowiem najważniejsze strategiczne decyzje dotyczące szkoły. Od doświadczenia, kreatywności i potencjału dyrektora w największym stopniu zależą kierunki i horyzonty, ku którym zmierza rozwój szkoły, a także efektywność nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli i wychowawców, czyli tych osób, które mają już bezpośredni i największy wpływ na wasz, drodzy uczniowie, rozwój i wychowanie, nie wliczając oczywiście rodziców. Przyjrzyjmy się zatem sylwetce naszego dyrektora, pana Gorgoniusza Przybyszewskiego. Otóż jest absolwentem Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie Wielkopolskim. Ukończył studia rolnicze w Kaliszu, a następnie studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwalifikacje potrzebne do kierowania szkołą zdobył, kończąc podyplomowe studia z zakresu kierowania i zarządzania oświatą w Kaliszu. Uzyskał również trzeci stopień specjalizacji z zakresu kierowania i zarządzania oświatą w Warszawie przed komisją powołaną przez ministra oświaty. Karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel szkoły podstawowej w Droszewie. Przez 10 lat pracował jako podinspektor szkolny, a następnie inspektor szkolny w powiecie czarnkowskim. Ponad 20 lat pełnił funkcję dyrektora zespołu szkół zawodowych w Czarnkowie. W ocenie ministra oświaty w tym właśnie czasie szkoła ta osiągnęła wybitny poziom nie tylko w skali kraju, ale też w skali całej Europy. Za te osiągnięcia szkoła otrzymała Medal Edukacji Narodowej. Odwiedzali ją ministrowie, w tym również ministrowie państw zagranicznych. Od blisko 30 lat kieruje szkołami prywatnymi, w tym od lat 24 zespołem prywatnych szkół w Chodzieży. Dlaczego warto postawić na naszą szkołę? Aż 7-krotnie uzyskaliśmy certyfikat Najwyższa Jakość w Edukacji, przyznawany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością w Poznaniu. Kapitule przewodniczy profesor Witold Gabrusewicz. O certyfikat najwyższej jakości ubiega się wiele firm z różnych branży z całej Polski. Jednak, co warto podkreślić, jesteśmy jedną z niewielu szkół w Wielkopolsce, która taki certyfikat posiada. Myślę, że to najlepiej świadczy o bardzo wysokich standardach naszej pracy z uczniem. Kolejnym, jakże istotnym argumentem za wyborem naszej szkoły jest fakt, że jesteśmy szkołą bardzo bezpieczną i kameralną, z mało licznymi oddziałami. Współczesne badania pokazują, że optymalna liczebność klasy zawiera się w przedziale od 18 do 24 osób. W takich właśnie oddziałach realizujemy proces nauczania. Godny podkreślenia jest jednak fakt, że nauczanie przedmiotów na poziomach rozszerzonych odbywa się w naszej szkole często w kilkuosobowych grupach, według systemu umożliwiającego dopasowanie tzw. profili do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, aby jak najlepiej przygotować do podjęcia wymarzonych studiów. Fakt ten został doceniony i nagrodzony 6. certyfikatem najwyższej jakości w edukacji. Cechują nas także wyjątkowo serdeczne relacje uczeń-nauczyciel. Tak ważne dla harmonijnego rozwoju każdej młodej osoby, a pięknie zorganizowane otoczenie szkoły z mnóstwem kwiatów, krzewów i oczkiem wodnym sprzyja zachowaniu równowagi między nauką i wypoczynkiem. Pamiętajcie, drodzy uczniowie, około połowę każdego dnia spędzacie w szkole.
to, w jakich warunkach się nie tylko uczycie, ale również wypoczywacie podczas przerw międzylekcyjnych, robi wielką różnicę. To właśnie tutaj buduje się relacje i zawiązuje przyjaźnie, które niejednokrotnie przetrwają na całe życie. Czasy, w których obecnie żyjemy, nie należą do łatwych. Niestety nie brakuje w nich zagrożeń. Właśnie dlatego w skład naszej oferty edukacyjnej wchodzi liceum mundurowe, a także kształcenie umiejętności technik samoobrony przez wszystkie lata nauki. Szkolimy nie tylko uczniów liceum mundurowego, ale wszystkich klas, w tym również uczniów technikum. Od lat osiągamy w tej dziedzinie ogromne sukcesy w zawodach rangi nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej. W sumie szkoła na przestrzeni lat zdobyła aż 157 medali oraz ponad 100 pucharów w różnych dziedzinach sportu, głównie właśnie w judo. Zdobywcą wielu z nich jest nasz trener, wielokrotny mistrz Polski w judo, absolwent naszego liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym, pan Łukasz Ziembikiewicz, jak również jego brat Patryk, mistrz Polski służb mundurowych w judo. Za najwyższą jakość kształcenia technik samoobrony otrzymaliśmy w roku 2020 siódmy certyfikat najwyższej jakości. Wymagania, które stawia przed nami XXI wiek, są ogromne. Współczesny świat się skurczył. Żyjemy w globalnej wiosce. Aby się w nim odnaleźć, nieodzowna jest między innymi znajomość języków obcych. W naszej szkole nauczamy języka angielskiego oraz niemieckiego, z czego jeden do wyboru jest nauczany obowiązkowo na poziomie rozszerzonym. To, co zdecydowanie wyróżnia w tym aspekcie naszą szkołę, to fakt, że nasza młodzież uczy się języków obcych nie tylko w szkole, ale także podczas tygodniowych, bezpłatnych obozów językowo-wypoczynkowych, podczas których pod okiem lektora doskonali umiejętności językowe kilka godzin dziennie poprzez konwersacje. Należy dodać, że odbywa się to w bardzo nowoczesnych, będących własnością szkoły, nadmorskich ośrodkach wypoczynkowych w Dźwirzynie. Obecnie start młodego człowieka w dorosłe życie wymaga dyspozycyjności i mobilności. Wielu pracodawców stawia te wymagania jako absolutnie konieczny warunek zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynku pracy, już od wielu lat prowadzimy dla naszych uczniów kursy prawa jazdy kategorii B w dogodnym dla nich czasie i najniższej cenie. Posiadamy własny samochód, a także zatrudniamy instruktora. Naszym celem jest, aby każdy uczeń, który opuszcza mury tej szkoły, kończył ją z prawem jazdy. Serdecznie, nazywam się Jarosław Górski. Mam zaszczyt i przyjemność być instruktorem nauki zawodu w zespole szkół w Chodzieży przy ulicy Mickiewicza. Wykonuję tę pracę od kilku lat, bardzo ją lubię, a myślę, że nasi absolwenci również są z tego zadowoleni. Moi drodzy, 25 lat swojego życia spędziłem w
komendzie policji w Chodzieży. Byłem policjantem. Mam doświadczenie, mam wiedzę. Wiem, jak to wszystko przedstawić, abyście wy byli zadowoleni, aby ukierunkować was na wybór konkretnego zawodu. Jeżeli marzysz o zostaniu policjantem, żołnierzem czy strażakiem, nie mogłeś trafić lepiej. Zapraszamy do nas, ponieważ to my na naszych zajęciach wskażemy wam właściwe kierunki, nauczymy was wszystkich podstawowych rzeczy do tego, aby starać się o zdobycie tego konkretnego zawodu, aby przejść pozytywnie wszelkie procedury weryfikacyjne, aby po prostu dostać się do swojej wymarzonej pracy. Te zajęcia związane właśnie z klasami mundurowymi, z profilem mundurowym. Otóż nie są to takie zwyczajne lekcje podczas naszej nauki. Uczymy was takich rzeczy jak strzelanie, tak, wizyty na strzelnicy obowiązkowe. Czego jeszcze? Oczywiście uczymy musztry. Mówimy o podstawowych aktach prawnych. W pierwszej klasie przedmiot nazywany podstawami zawodu policjanta opisuje cechy dobrego policjanta, cechy dobrego żołnierza, cechy dobrego strażaka. W drugiej klasie mamy elementy wiktymologii, kryminologii, poznajemy laboratorium kryminalistyczne, zabezpieczamy ślady. Tych zajęć jest sporo, uczymy się o tym wszystkim, co daje przyszłemu takiemu kandydatowi do pracy w służbach, z naciskiem oczywiście na policję, daje mu przewagę na samym starcie. Ma on więcej punktów w procesie rekrutacji, ma dostęp do wiedzy, która dla przeciętnego, zwykłego obywatela z ulicy jest tak naprawdę wiedzą niedostępną. Moi drodzy, jeździmy też raz w roku na taki kilkudniowy obóz do Kieksza, gdzie spotykamy się ze specjalistami policyjnymi specjalistami. Przez naukę, przez zabawę uczymy się, poznajemy ciekawe, fajne rzeczy. Ja pragnę was uspokoić. Nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś z tej lekcji wychodził zdenerwowany. Nie wymagam uczenia się wielu rzeczy na pamięć. Chcę nauczyć moich uczniów takiego logicznego myślenia, które przydaje się w normalnym, codziennym życiu, a przede wszystkim przydaje się w pracy mundurowego. Pamiętajcie, praca w mundurze to stabilizacja, to stała pewna pensja. Jest to praca dla polskiego państwa, a więc jest się urzędnikiem i to pracownikiem państwa, który ma określone prawa, określone przywileje. Zastanówcie się nad tym. Tylko nasza szkoła w promieniu wielu, wielu kilometrów da wam taką szansę. Przyjdźcie, spróbujcie. Zapraszamy. Mamy możliwość skorzystania z ich pomieszczeń, z ich sprzętu, ich doświadczenia
i ich kadry. Za chwileczkę głos oddam mojemu koledze i mojej koleżance. Oni też troszeczkę opowiedzą o współpracy naszej szkoły z miejscową jednostką policji. Dzień dobry, drodzy uczniowie. Witam Was dzisiaj w budynku Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Z ramienia tejże jednostki koordynuję współpracę z zespołem szkół prywatnych w Chodzieży. Jak widzicie, nie tylko same banery instytucji, jaką jest policja i szkoły, którą tutaj dzisiaj gościmy, pokazują Wam, że ta współpraca jest bardzo blisko, ale mogę na przykładzie swojej osoby powiedzieć, że wielokrotne zajęcia, które realizujemy w budynku szkoły, którą być może większość z Was uczyni swoją własną szkołą, jest bardzo atrakcyjna i interesująca. Osobiście pełnię służbę już 25 lat w jednostce powiatowej policji w Chodzieży na stanowisku uprzednio specjalisty do spraw nieletnich, teraz profilaktyka społecznego. I mogę Was zapewnić, że zajęcia, które realizują na terenie zespołu szkół prywatnych w Chodzieży, są bardzo interesujące, ciekawe i dla Was na pewno atrakcyjne. Oczywiście nadrzędną regułą dla nas będzie też chęć zachęcania Was do tego, abyście zasilili szeregi naszej służby. Stąd też każdego roku atrakcyjność tych zajęć sprowadza się również do tego, że zapoznajemy Was z rzemiosłem naszej pracy, od poszczególnej pracy w poszczególnych pionach, poprzez również i trud służby, jaką jest praca w policji. Gorąco Was zachęcam do wstępowania w szeregi właśnie tej formacji, życząc oczywiście odpowiedzialnych i bardzo mądrych wyborów zawodu. Czyli dajemy mu krew, serce, mózg i płuca. Halo, słyszy mnie pan? Osoba nie reaguje. Jedna ręka na czoło, druga, dwa palce, tak byśmy się zgłaszali do odpowiedzi. Pod brodę delikatnie odchylamy do pierwszego momentu, aż poczujemy opór. Sprawdzamy oddech metodą patrz, czuj i słuch. 30. Ręka na czoło, pod brodę odchylamy, zatykamy nos i dwa mocne dmuchnięcia. Aspirant Dariusz Szenfel, na co dzień pracuje na stanowisku specjalisty Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. W ramach współpracy z zespołem prywatnych szkół w Chodzieży najczęściej prowadzę zajęcia z musztry dla słuchaczy, dla uczniów liceum o profilu policyjnym. W ramach tych zajęć ćwiczymy sobie podstawowe elementy związane z musztrą policyjną, jak również z musztrą typowo policyjną, wykorzystywaną przez pododdziały zwarte podczas działań o charakterze masowym, podczas zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń. W tym celu również wykorzystujemy sprzęt policyjny w postaci kamizelek przeciwuderzeniowych, tarcz, kasków ochronnych, tak żeby uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką tego rodzaju służby, tego rodzaju działań i mogli choć odrobinę poczuć się jak prawdziwi policjanci prewencji, którzy na co dzień niejednokrotnie zabezpieczają takie wydarzenia.
Ponadto bardzo często gościmy w murach naszej jednostki w Chodzieży uczniów klas o profilu policyjnym, gdzie mogą oni zapoznać się z całą jednostką, zobaczyć jak wygląda praca na stanowisku kierowania, zobaczyć jak wygląda pomieszczenie dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, czyli popularny areszt policyjny. Zapoznają się ze specyfiką pracy na tych stanowiskach, jak również przygotowujemy im prelekcję dotyczącą wyposażenia, specyfiki służby, specyfiki pracy w poszczególnych pionach, czy to prewencji ruchu drogowego, czy w pionie kryminalnym. Mają także okazję dotknąć, mówiąc przysłowiowo, sprzętu, który policjanci na co dzień wykorzystują, w tym broni palnej, krótkiej, długiej, jak również innych urządzeń technicznych w postaci paralizatorów, różnego rodzaju sprzętu, środków przymusu bezpośredniego, które w ramach codziennej służby policjanci wykorzystują. Cztery lata nauki to sporo. To sporo wspaniałych godzin spędzonych razem, ciekawych przede wszystkim. Zapraszamy. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. Nauczyliśmy się słuchać i myślę, że będziecie z Waszych wyborów bardzo zadowoleni. Dziękuję. Witajcie, nazywam się Aneta Leśna i jestem magistrem kosmetologii. To ja prowadzę właśnie te zajęcia w Zespole Prywatnych Szkół w Chodzieży. W przeciągu 4 lat nauczycie się pielęgnacji kończyny górnej, np. manikuru i zabiegu parafinowego oraz pielęgnacji kończyny dolnej, w skład czego wchodzi zabieg pedikuru z elementami podologii i masaż klasyczny. Dodatkowo zapoznacie się ze stosunkowo nową dziedziną, jaką jest trychologia, czyli poznacie włosy i skórę głowy od podszewki. Poznacie tajniki makijażu kontrastowego, harmonijnego, wieczorowego oraz ślubnego. Ponadto zobaczycie, jak wykonać prawidłową oprawę oka, czyli hennę brwi i rzęs, lifting i przedłużanie rzęs, a także laminację brwi. Nie ominą Was także zabiegi manualne na twarz i ciało oraz te z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, takiej jak peeling kawitacyjny, infuzja tlenowa czy mikrodermabrazja. Będziecie wykonywały depilację woskiem i odkryjecie sekrety piercingu. Zapraszam! Okres szkoły podstawowej to bez wątpienia najpiękniejszy czas w życiu każdego z nas. Jednak najlepszy dopiero przed Tobą. Wybór odpowiedniej szkoły średniej, a co za tym idzie, przyszłościowego zawodu, to jedna z najważniejszych decyzji w naszym życiu. My ułatwimy Tobie ten wybór, proponując zawód technika logistyka, o którym opowiedzą moi koledzy i koleżanki, uczniowie prywatnego technikum logistycznego w Chodzieży. Technik logistyk jest to nasza propozycja dla wszystkich tych, którym nie straszne jest planowanie dostaw surowców, kompletowanie wyrobów, czy też kontrolowanie przepływu wszystkich wyrobów gotowych. Jednak kim jest tak dokładnie logistyk?
Logistyk jest to osoba odpowiedzialna za proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji punktów pochodzenia do punktów konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klientów. Zastanówmy się teraz, jakie korzyści otrzymujemy po wykształceniu się w zawodzie technika logistyka. Atrakcyjna ścieżka kariery, możliwość ciągłego rozwijania umiejętności, duża liczba dobrze płatnych miejsc pracy, 5600 zł brutto, tyle w 2017 roku wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalisty do spraw logistyki. Najlepsi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem mogli zarobić ponad 8,5 tysiąca złotych. Nasza szkoła, oferując zawód logistyka, pozwala nam na zdobycie dwóch kwalifikacji. Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę praktyczną, uczestnicząc w lekcjach wyjazdowych do dużych centrów dystrybucyjnych oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, gdzie biorą udział w ćwiczeniach dydaktycznych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym, z łańcuchem dostaw, zarządzanie zapasami, organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzanie gospodarką odpadami, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Po paru minutach naszej prezentacji myślę, że każdy z Was może śmiało stwierdzić, że logistyka jest mocno rozwiniętym zawodem, o którym mogliśmy jeszcze długo mówić. Jednak z naszej strony to na razie wszystko. Życzymy Wam pomyślnych wyborów i do zobaczenia we wrześniu. Dzień dobry, nazywam się Iwona Magdziarz i jestem nauczycielem matematyki i informatyki. Z Zespołem Prywatnych Szkół Wchodzieży współpracuję od początku istnienia tego zespołu, nie tylko jako nauczyciel, ale również jako administrator szkolnej strony internetowej, czy też grafik i projektant materiałów reklamowych, takich jak banery czy ulotki. Bo moi drodzy, informatyka to nie jest tylko zawód, informatyka to jest pasja. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o technikum informatycznym. Technik informatyk to kierunek dla osób, które interesują się elektroniką, urządzeniami techniki komputerowej, wykazują zdolności do nauk ścisłych, mają zdolność przewidywania skutków decyzji, są dokładne, systematyczne i dążą do perfekcji. Jasno i precyzyjnie potrafią formułować myśli, są otwarte na ciągły rozwój, samokształcenie i zmiany, potrafią współpracować w zespole. Podczas nauki zawodu uczeń zdobędzie wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim będzie miał możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w szkolnych pracowniach komputerowych. Uczniowie Technikum Informatycznego uczą się montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste, konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych, lokalizować i usuwać uszkodzenia sprzętowe i usterki systemu operacyjnego i aplikacji, instalować i aktualizować systemy operacyjne oraz aplikacje, odzyskiwać z komputera dane użytkownika, a także wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej, dobierać elementy sieci i oprogramowanie sieciowe, montować okablowanie sieciowe, zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera, konfigurować routery i urządzenia zabezpieczające. Uczniowie Technikum Informatycznego uczą się również tworzyć i administrować bazę danych, zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem, a także stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty
i metody języków programowania. Ponadto uczą się wykonywać projekt graficzny witryny internetowej, projektować strukturę witryny i tworzyć strony internetowe. Uczniowie technikum odbywają też praktyki zawodowe w serwisach komputerowych, w sklepach komputerowych i we wszystkich zakładach, gdzie są komputery. Wysoką jakość kształcenia zapewnia kadra złożona z nauczycieli z uprawnieniami egzaminatora, z doświadczeniem w prowadzeniu własnej działalności w branży informatycznej. Nasza szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki na wielu kierunkach ścisłych szkół wyższych, jak również podjęcia pracy w zawodzie. Czynności, jakie będzie wykonywał absolwent technikum informatycznego w swojej pracy zawodowej, zależeć będą przede wszystkim od działu informatyki, a także od specyfiki zakładu pracy, w którym znajdzie zatrudnienie. Wśród tak bogatej oferty na pewno znajdzie się ciekawe zajęcie dla każdego. Drodzy ósmoklasiści, już wkrótce opuścicie mury szkoły podstawowej. Być może tu jest wasze miejsce. Serdecznie zapraszam do prywatnego technikum informatycznego w Chodzieży. Spotyka się tu zawsze grono osób, które łączy wspólna pasja. W tym miejscu uczymy się podstaw, jeżeli chodzi o gatunki roślin, ich wymagania, pielęgnacje. Ćwiczymy rysunek, który okazuje się, że z biegiem czasu wcale nie jest takim problemem. Projektujemy tereny zieleni, mamy bardzo fajny program graficzny Gardenfila. Potrafimy również projektować i zakładać systemy nawadniające. Swoją wiedzę weryfikujemy podczas praktyk lub uczestnicząc w wycieczkach po ogrodach botanicznych, arboretach czy chociażby targach w poznańskich gardeniach. Różnie toczą się losy absolwentów tego profilu. Są wśród nich studenci architektury krajobrazu. Radością natomiast jest fakt, że wielu z nich nie zapomina o szkole i często jesteśmy w kontakcie, pomimo że upłynęło już sporo. Thank you.
witam. Nazywam się Grażyna Leśna. Jestem kierownikiem dwóch internatów Zespołu Prywatnych Szkół Młodzieży. Internaty, chcę podkreślić, że są za darmo. W internatach znajdują się pokoje dwóch, trzy, czteroosobowe. Są piękne sale kominkowe, jak można zauważyć, kuchnie, łazienki, tarasy, ogrody, w których młodzież sobie wypoczywa. Jest całodobowa opieka. Do południa jest pani, która sprząta internat, po południu jest nauczyciel, który pomaga w lekcjach, a w nocy jest pan, który pilnuje bezpieczeństwa całą noc. Internat jest dla młodzieży drugim domem, więc staramy się, aby panowała miła atmosfera i rodzinny klimat. Zalety internatu to nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, nauka samodzielności, możliwość porozmawiania z przyjacielem w różnych sytuacjach, wspólne zabawy, imprezy, możliwość rozwijania zainteresowań, umiejętność organizacji czasu pracy przeznaczonego na naukę i czas wolny, duża ilość osób, które są zawsze gotowe do pomocy, wypracowanie systematyczności i dobrych nawyków, które ułatwiają dalsze życie. Jeśli zainteresowało Was życie w internacie, to serdecznie zapraszam.